Cześć! Jakie konkretnie działania możemy zautomatyzować w HR-ze, żeby zmniejszyć sobie ilość pracy? No, mógłbym tutaj powiedzieć, że ogranicza nas tylko wyobraźnia i pewnie byłaby to prawda, ale pomyślałem, że przedstawię Wam dzisiaj 5 takich rozwiązań, które moim zdaniem naprawdę wnoszą bardzo dużo i są stosunkowo proste do wykonania właśnie przy użyciu Power Automate, o którym opowiadałem Wam w poprzednich filmach. Jeśli chcecie, to wróćcie do nich i pewnie tutaj na górze pojawi się informacja o tym, że właśnie tam był filmik o Power Automate. No ale przechodząc do tematu, co możemy zautomatyzować? Przykład pierwszy, moim zdaniem bardzo dużo wnoszący, to automatyzacja wniosków od pracowników. Pracownicy w organizacjach mogą nam wysłać bardzo różne wnioski. Mogą to być takie wnioski bardziej formalne, które obsługujemy w obszarze kadrowym. Na przykład, że ktoś potrzebuje jakiegoś wsparcia z funduszu świadczeń pracowniczych, albo że potrzebuje dodatkowego dnia urlopu. No, bardzo różne wnioski. Często są to też wnioski dotyczące na przykład tego, że pracownik ma jakiś pomysł i chciałby go wdrożyć. Tak zwane wnioski improvementowe czy kaizenowe. Więc takich zgłoszeń, które robią pracownicy w organizacji, mamy wiele w różnych miejscach. I to jest pierwszy element, który zdecydowanie warto zautomatyzować. Bo w wielu firmach te wnioski dzisiaj są składane papierowo. Ktoś je musi wydrukować, wpisać tam swoje dane, zanieść ten wniosek papierowy, idzie do czyjejś akceptacji. Ktoś się pod tym podpisuje. No a możemy to wszystko zautomatyzować w pełni i oczywiście przy okazji zdigitalizować. Więc wyobraźmy sobie sytuację taką. Pracownik wypełnia wniosek, na przykład pomysł na to, co chciałby zmienić w swojej pracy. Zgłasza tak zwany pomysł usprawniający. Ten pomysł automatycznie wysyłany jest do jego menedżera, który przegląda sobie ten wniosek, opiniuje go, może mu przydzielać na przykład jakieś punkty, może dodać swój komentarz, klika zaakceptuj albo odrzuć, bo może być tak, że będzie chciał go odrzucić. Ten wniosek z wszystkimi tymi informacjami, które dołożył menedżer, automatycznie zapisuje nam się w jednej bazie danych i odpowiednie części tego wniosku są rozsyłane automatycznie do określonych działów, które będą uczestniczyć we wdrażaniu tego tematu. No bo jeśli pracownik na przykład chce nowy komputer, żeby pracować efektywniej, no to pewnie tą informację musi dostać dział IT. Ale kiedy pracownik stwierdza, że na przykład chce wprowadzić zmiany w swoim sposobie pracy i tym, jak będzie, że na przykład będzie przychodził do pracy później i wychodził później, no to pewnie ten wniosek trafi z powrotem do jego menedżera albo do kadry, które będą tego pracownika rozliczać. A my, zarządzając całym tym procesem zbierania wniosków, możemy automatycznie raportować wszystko, co się tam dzieje. Patrzeć, ile wniosków było złożonych, w jakich działach, przez jakich pracowników, jak szybko są one procedowane i akceptowane przez menedżerów. Co więcej, możemy ten proces, moi drodzy, ustawić w taki sposób, aby pracownik po każdym, na przykład po każdej akcji, którą robi menedżer w tym wniosku, albo pracownik działu HR, no aby nasz pracownik, który wypełnił na początku ten wniosek, dostawał automatyczne powiadomienie o na przykład zmianie statusu i otrzymał takiego maila: hej, twój menedżer właśnie obejrzał twój wniosek, dodał do niego komentarz, przeczytaj go. Możesz też zadzwonić do menedżera pod jego numer i omówić propozycję, którą zgłosiłeś. Więc moi drodzy, pierwsza taka automatyzacja, która moim zdaniem zmienia bardzo, bardzo dużo, to jest automatyzacja wszystkich wniosków, które mamy w firmie i rzeczywiście podejście no-code z Power Automate umożliwia nam zrobienie tego w sposób prosty, łatwy, lekki i przyjemny. Drugim takim rozwiązaniem, moim zdaniem bardzo ciekawym, i które przydaje się większości firm i które miałem okazję zrobić w kilku firmach, to jest automatyzacja ankiet szkoleniowych. Tych ankiet, które pracownicy wypełniają właściwie po każdym szkoleniu. Nawet dzisiaj w XXI wieku, w 2022 roku jeszcze są firmy, gdzie te ankiety drukuje się i kładzie przed pracownikiem i mówi: to teraz pozaznaczaj tam na skali od 1 do 5, a potem co się dzieje z tymi ankietami? Ano najczęściej zalegają w jakichś szufladach, pudłach, piwnicach albo po prostu są nikomu niepotrzebną makulaturą. Takie ankiety można zautomatyzować. Można w sali szkoleniowej albo na slajdzie wyświetlić pracownikowi kod QR, który ten skanuje swoim telefonem, wypełnia ankietę w wersji mobilnej. Ta automatycznie ląduje w jednej bazie ankiet z podziałem na szkolenia, trenerów, terminy i menedżerów, którzy na przykład wysłali pracowników na te szkolenie i jest
jest automatycznie raportowana w Power BI-u, a Wy widzicie, jak szkolenia wyglądają, które jest oceniane lepiej, które gorzej, który trener lepiej, który gorzej, który dostawca ma lepsze oceny, a który ma gorsze. Co więcej, możecie otrzymywać automatyczne powiadomienia. Na przykład, kiedy ktoś zaznaczy odpowiedź na skali od 1 do 5, 1 albo 2, czyli te najgorsze odpowiedzi, które mogą się pojawić, i dostajecie powiadomienie: użytkownik taki i taki zaznaczył niską ocenę na takim i takim szkoleniu. Zobacz, drogi HR-owcu, co się tam dzieje. Więc pomysł drugi, moim zdaniem bardzo przydatny, automatyzacja ankiet szkoleniowych. Idąc dalej, pomysł trzeci to automatyczne generowanie raportów. My generujemy bardzo wiele raportów. Nie wiem, co miesiąc wysyłamy na przykład do menadżerów headcount ich pracowników, kto u nich jest na liście płac. Rozsyłamy informacje o sprzedaży, rozsyłamy bardzo różne raporty. Albo prezes mówi: proszę mi przygotować cyklicznie taki i taki raport z podziałem na menadżerów. To może dziać się automatycznie. Możemy pobrać dane z systemu, kliknąć Enter i wygenerować kilkanaście czy kilkadziesiąt plików Excel automatycznie przy użyciu Power Automate. Bardzo przydatna rzecz, żeby właśnie nie dziergać tych pojedynczych plików Excel, nie kopiować kawałków tabel i nie przenosić ich do osobnych plików, a potem rozsyłać to ręcznie mailami. Power Automate może zrobić to automatycznie za nas, niezależnie czy są to dane HR-owe, sprzedażowe, czy dotyczą zadowolenia pracowników, czy dotyczą na przykład listy płac, którą mamy w organizacji. Czwarty przykład, o którym chcę Wam dzisiaj powiedzieć, to jest automatyczne łączenie plików Excel, czyli działanie w drugą stronę. No bo umówmy się, każdy z nas w HR-ze zbiera dane z organizacji. Piszemy maila do menedżerów: słuchajcie, drodzy menedżerowie, przyślijcie mi takie i takie informacje o Waszych pracownikach. No i co? Jeden napisze Wam w mailu elaborat, drugi zrobi Wam tabelę w Excelu, trzeci wyśle Wam screen z systemu i na nim napisze informacje o pracownikach. No a my co potem robimy? No my musimy siedzieć nad tymi mailami i łączyć to wszystko, całość, i robić sobie podsumowanie. I moi drodzy, to może zadzieć się automatycznie. Ja mogę wysłać do moich menedżerów pustą tabelę w Excelu i powiedzieć: uzupełnijcie tam, wrzućcie mi to w jedno miejsce na SharePointa albo na OneDrive'a i w magiczny sposób dzięki Power Automate, a może nie magiczny, tylko techniczny, wyskoczy mi jeden wielki plik, który łączy te wszystkie Excele automatycznie sam, bez jakiegokolwiek mojego udziału. Co więcej, nawet mogę ustawić automat, który monitoruje moją skrzynkę e-mail, sam wyciąga z niej te pliki i je łączy. Więc łączenie plików z wielu źródeł w automatyczny sposób, bardzo fajny, przydatny proces do zautomatyzowania. No i moi drodzy, piąty przykład, mój tak naprawdę konik i uważam temat, który bardzo dużo zmienia, to jest automatyczne generowanie różnego rodzaju plików, plików Word, na przykład umów. No bo jak to się dzieje na co dzień? Bardzo często widzę organizacje, które na przykład drukują wzór umowy. Jest tam wykropkowane miejsce, imię i nazwisko pracownika, kropeczki, PESEL, adres zamieszkania, numer dowodu i seria i tak dalej, i tak dalej. No i dla każdego pracownika tą umowę, aneks czy jakikolwiek inny dokument papierowy my przygotowujemy ręcznie. No i albo musimy tam te kropeczki zamienić na dane, które znowu wyciągamy z maila, bo ktoś nam je przysłał, albo sprawdzamy to w systemie, jeśli to jest nasz pracownik, który już u nas jest, no albo każemy temu pracownikowi na tym wydrukowanym egzemplarzu dwa razy, na jednym dla niego, na drugim do nas, wszystkie te dane wpisywać. No czyste marnotrawstwo. A co by było, gdybyśmy my te pliki generowali automatycznie? Czyli na przykład do nowego człowieka, którego zatrudniam w organizacji, wysyłam ankietę, on wpisuje tam swoje wyniki, a mnie automatycznie generuje się umowa. Albo pobieram sobie dane o moich pracownikach i klikam generuj umowę i automatycznie wyskakują mi aneksy na bazie Excela, którego mam przygotowanego. No można to robić w ten sposób. Nie musimy więc generować dokumentów w sposób ręczny. Również możemy to zautomatyzować. Więc moi drodzy, moich 5 ulubionych przykładów, ale to jest 5, można powiedzieć, z 5 milionów 555 możliwych, czy 5 miliardów, bo ogranicza nas naprawdę tylko wyobraźnia. Ale 5 takich, które moim zdaniem zmieniają naprawdę dużo. To po pierwsze kwestia automatyzacji wszystkich wniosków, które się pojawiają od pracowników. Czy to szkoleniowych, czy wniosków o nowy etat, czy pomysłów pracowników, dowolnych wniosków, które są, i automatyczne ich raportowanie i generowanie statusów i feedbacków dla pracowników.
Po drugie, to oczywiście automatyzacja ankiet szkoleniowych, no bo to naprawdę nie ma dzisiaj sensu w formie papierowej. Idąc dalej, to kwestia generowania automatycznych raportów Excelowych i ich rozsyłanie do całej organizacji, tak żebyśmy nie musieli tego robić ręcznie. Czwarty przykład to automatyczne łączenie danych, na przykład pod postacią pliku w Excel w jeden raport, z którego my możemy korzystać, kiedy właśnie zbieramy dane z organizacji. No i przykład piąty to automatyczne generowanie dokumentów, które potem idą do podpisu do pracowników, no bo po cóż robić to ręcznie? Co więcej, można to jeszcze elektronicznie podpisać, ale to pewnie historia na inny film, na inne spotkanie i inną rozmowę. Za dzisiaj Wam bardzo dziękuję, a jeśli ten temat automatyzacji zaczyna Was chociaż trochę wkręcać i fascynować, to zerknijcie do opisu tego filmu. Znajdziecie tam link do bardzo ciekawego e-booka, w którym piszę więcej o tym, jak automatyzować sobie samodzielnie procesy w dziale HR. A na dzisiaj Wam bardzo serdecznie dziękuję. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!